Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Astroneera. Dzisiejszy odcinek miałem w planach zacząć już na naszej Ziemi podobnej planecie, lecz znalazłem coś takiego. Nie mam pojęcia, co to może być. Pisze, że to jest technologia w przeciwieństwie do innych próbek, takich na przykład jak ta. No zobaczymy. Możliwe, że nie wiem, dostanę za to jakiś tam schemat. No dobra. Nie, widzę, że to po prostu bajty są badane. Okej. Więc w sumie pozostaje mi już tutaj tylko zrobić. Boże. Kondensator powietrza. A nie, nie zrobię go, bo nie mam żelaza. Okej. W sumie wszystko tak naprawdę, co bym potrzebował, to już stąd wziąłem. Znalazłem tutaj całkiem sporo złóż miedzi, które sobie wykopałem. Więc sobie je na pewno wezmę, tą miedź. Jeszcze nie jest wszystko przepalone, ale to nie problem. Chyba mam wszystko. Nie, jeszcze tutaj zostało. Ja sobie prawdopodobnie. A, dobra, bo mam wybrane, nieważne. Ja sobie tu jeszcze wrócę i postawię prawdopodobnie właśnie ten autoekstraktor. Do niego będę potrzebował kilka rzeczy, których tutaj nie mam, chociażby stal. Przywiozę sobie tu później to żelazo również. Ale póki co, a w ogóle odkryłem fajną rzecz. Mianowicie tutaj możemy sobie misję oglądać w tym lądowisku. Wcześniej tego nie widziałem i myślę, że to jest dosyć fajna funkcja. Dobra, wystartujemy sobie. Nie wiem, co dzisiaj będziemy robili. Prawdopodobnie skupimy się na zadaniach. Przy okazji, jeszcze na odcinku chciałbym podziękować Crispinowi, który zalał mnie masą protipów, które na pewno sobie niedługo wykorzystam. Większość tam już mniej więcej ogarniałem, ale bez wątpienia część z nich się przyda. Chociażby te silosy, które tam. No, dam radę wylądować tutaj. Te silosy, które tam widziałem, one na pewno się przydadzą. Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Więc spoko. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, to chcę iść coś sprawdzić. Czym prędzej tą rakietę sobie odstawię tam, gdzie powinna być. Okej, Marcin Ho pisał. Czekajcie, o tym, że. Gdzie jest pociąg w ogóle? Tam jest, dobra. O tym, że żeby to wszystko tutaj działało, żeby te przedmioty tu były podawane, muszę obrócić podajnik i to wtedy zacznie działać, bo nie stało się źle postawiony. Zaraz sobie to ogarniemy. Dobra, obrócimy go tak. O! Bez kitu działa. Aha, on uzupełnia lokomotywę, ale to nic. Włączę sobie może rozładowywanie i zobaczę, jak to będzie działało. Czy on. O, dobra, daje na wagon, spoko. To niech daje na ten wagon w takim razie. Spoko, no to już sobie będzie mogło działać ładnie. Tylko mówię, tutaj zamienię to na zwykły ten magazyn. Taki najzwyklejszy. Dobra, już to można wyłączyć. A to sobie zabiorę stąd. I odłożę gdzieś w bazie. A dopiero w bazie będę sobie ustawiał już te fajne takie silosy. Właśnie takie jak mamy tam na tym ekstraktorze. Bo nie wiem, czy by to inaczej jakoś dobrze działało. No, zobaczymy to sobie później. Może ja to teraz zrobię i zobaczę w sumie, jak to będzie działało. Myślę, że przy okazji odblokuję sobie ten duży pojemnik na zasoby. Bez wątpienia nam się przyda. I to jeszcze bym sobie odblokował. Trzy stale, więc dosyć drogo, no ale trudno. No dobra. Jeszcze taką jedną rzecz bym chciał zrobić. Mianowicie chciałbym odblokować duży łazik. Zobaczę, jak on tam będzie sobie działał. Widzę, że nie jest jakiś drogi. Dobra, tu już nic nie mamy. Ej, ja w sumie mogę zrobić chyba duży ten. Duży prom. No zobaczymy. Stop tytanu, tylko jakby się go robiło. On będzie gdzieś na końcu zapewne. Stop tytanu. Azot. Gdzie mam azot? Tutaj gdzieś? Argon, to jest wodór. Mam azot. Tytan też powinienem mieć. Tytan to jest osobne złoże, dobra. I grafen. Pytanie, czy mam grafen? Muszę zobaczyć, jak to wyglądało.
Dobra, powinienem móc to zrobić, tylko że jedno mogę zrobić takie, bo nie mam grafitu. To nie problem, mogłem go zaraz sobie kupić na spokojnie. Dobra, tytan zaraz wezmę. Gdzieś tu powinien być. Oraz azot. No to azot mam tutaj. I co? A, dobra, muszę wytworzyć najpierw grafen. A do tego hydrazynę. Aha, bardzo dużo tego. Czekajcie, co? Grafen. To jest grafit. A, dobra, nie na to patrzę. A, do tego też będę potrzebował. O Boże, czekajcie. Bo już się pogubiłem w tych wszystkich nazwach. Amonów będę potrzebował sporo. Niestety chyba nie mam żadnych. Mam jeden tylko. Dobra, to sobie go na szybko w wirówce zrobię. Dobra, pistolet mam cały załadowany. Więc spoko. Będę potrzebował jeszcze jednego, dobra. To idę pokopać. Będę musiał tych amonów tutaj naprzywozić całkiem sporo, bo ich jednak dosyć dużo niestety zużywam. Dobrze, mam już mój amon, tylko że mam jeden. Gdzie jest mój drugi amon? A, dobra, dalej jest tutaj. Spoko. To mamy. I będę wodoru potrzebował. No to wodór mam tutaj, tylko że mam full ekwipunek. A, dobra, on tu był nawet wsadzony jeden. Spoko. To jest jeszcze jeden w zapasie w razie czego. Niech to nam się stworzy. Tyle czasu już mi to zajęło, że zapomniałem co ja robiłem, tak szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że jeszcze musiałem sobie zginąć, bo była dziura tam i sobie spadłem niżej. Okej, okay, mamy tą hydrazynę. Teraz zrobimy sobie grafen. Dobrze, mamy nasz grafen. Teraz możemy zrobić stop tytanu, tylko że potrzebujemy azotu, który mam w ekwipunku. Dobra, mamy stop tytanu w końcu. Okej, okay. Co ja w ogóle chciałem zrobić z tego stopu tytanu? Do czego on mi był potrzebny? że tak zadam pytanie. To jest stop aluminium potrzebny. To nie. On był mi chyba potrzebny do zrobienia. Czekajcie. Nie wiem już do czego było mi to potrzebne. Ale zacznijmy sobie po kolei. Zrobimy sobie duży silos. Będę do tego potrzebował trzech stali. No dobra, to na pewno trzech żelaza będę potrzebował i trzech węgli. Pytanie, czy ja mam tu węgle. Węglów nie mam, więc muszę iść sobie trochę organicznego pozbierać. To nie problem. Zaraz sobie pozbieram i wrócę tutaj. I słuchajcie, prawdopodobnie poza odcinkami się dosyć sporo pozmienia, bo mam teraz w planach taki bardzo ambitny plan, żeby jutro sobie posiedzieć troszkę. Węgla mi jednego brakuje, a wydaje mi się, że trzy organiczne wrzucałem. No dobra, to za chwilę najwyżej. Dobra, zróbmy najpierw tą stal. Okej. I dokończę to, co chciałem powiedzieć. Chcę pozbierać sobie surowców, ogólnie z tych planet, na których i tak już byliśmy. Chcę zrobić taki mały rajd i naprawdę pozbierać tych surowców. Prawdopodobnie w te właśnie pojemniki na surowce to pozbieram, bo wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł, żeby właśnie tam to po wszystko pochować. I po prostu poprzywożę przynajmniej tak po 32 tych rzadszych surowców. Myślę, że będzie nam się tutaj o wiele łatwiej pracowało, gdy nie będę musiał wszystkiego szukać, tylko sobie to ładnie poukładam. I będę mógł sobie stamtąd te rzeczy brać na spokojnie. No więc to takie plany ambitne. To nawet był jeden organiczny, już nieważne. Na tyle łatwo się to zbiera, że nie robi to problemu. Tam, w tamtą stronę kawałeczek jest, o nawet widać tutaj. Jest złoże miedzi, tam można byłoby też ewentualnie ten ekstraktor postawić. Gdzie to trafiło? Ja to wziąłem? Podniosłem? Gdzie ta stal jest? A, dobra, to się najpierw węgiel zrobił, zapomniałem. Proszę mnie to odstawić. Aha. Jeszcze jakiś azot jest. Nieważne. Dobra, robimy sobie tą stal. I robimy sobie silos na razie. Raczej do niego nie będę przyczepiał tych dużych
dużych pojemników, bo nawet chyba bym nie mógł do tego przyczepić, tak mi się przynajmniej wydaje. No w każdym razie to też sobie zrobimy, ale chciałem zrobić właśnie ten silos, bo on zajmuje całkiem niewiele miejsca. Zaraz wam pokażę. To jest, czekajcie, który tier? To trzeba dać na taką platformę, o ile się nie mylę. Nawet ją tutaj gdzieś tworzyłem. Dokładnie. Tylko kurde, ja już nawet nie mam gdzie tego ustawiać, szczerze mówiąc. Chyba postawię sobie to na razie nawet i tutaj. Tylko tak, wiecie, żeby zademonstrować to. Dobra. Nie o to mi chodziło, ale jako, że jest to... Tylko tak, o właśnie, to tutaj trzeba postawić. I patrzcie, ile to teraz tych slotów jest i na to mogę sobie przyczepiać bez problemu to. No trochę tu tekstury będą przenikały, ale trudno. Trudno się mówi. Nie chciałem tego zrobić, trudno. Może jakbym to tak obrócił, a tutaj dał coś innego, nie wiem. No dobra, to tak wygląda. Wolałbym, żeby to było na środku, no ale trudno. No dobra. Z tego będziemy sobie korzystali, na pewno, bez wątpienia. Dobra, kolejną rzeczą, jaką chcę zrobić, będzie duży pojemnik na zasoby. Tutaj będę potrzebował tytanu, spoko, szkło to nie problem i stop na węgla. Cóż to jest? Zaraz sobie zobaczymy, tylko to gdzieś tu odłożę. Stop tytanu, nie. Stop na węgla. Stop tytanu i stal. Ok, to jeszcze jedną stal będę potrzebował w takim razie. Ja się zabieram za robienie tego i za chwilę się usłyszymy. Kurde, problem jest taki, że potrzebuję grafitu, żeby coś tutaj zrobić, więc jadę go szukać. Czy mam tutaj to RTG całe? Czy ja już wszystkie stąd pozabierałem? Wydaje mi się, że wszystkie stąd zabrałem. Jest trochę lipa. W zadaniu chyba też żadnego nie mam do odebrania. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co my tu mamy? Duży pojemnik na zasoby. W sumie nie musimy go wcale craftować. Możemy sobie go tutaj pozyskać. Dobra, to go pozyskamy w takim razie. Wolałbym to w sumie zrobić na innej planecie. Może byłoby to bardziej efektywne, no ale trudno. Okej. Jakby to zrobić teraz? Żeby mi się to ładnie tutaj wypakowywało. Dobra, wpakujmy go tutaj. I tak będzie tutaj potrzebny. Wezmę sobie platformę, bo właśnie na to będziemy sobie prawdopodobnie składowali właśnie. Albo w sumie... Nie, no dobra, tym będziemy to wozili. Rozwiniemy to sobie. Weźmiemy sobie jeszcze jedną. Nie wiem, czy mam tu jakąś pustą. Chyba nie. Tutaj jest dużo rzeczy. Dobra, to sobie na szybko jakąś... A tutaj coś jest. Chyba przełożę sobie przedmioty po prostu tutaj i sobie ją weźmiemy. Dobra, bieram ją na rączki. Postawmy to tutaj. Będę na pewno potrzebował jeszcze jednego podajnika. Jedna platforma by się tutaj też przydała, zamiast tego właśnie. Dobra, to też zaraz zrobimy. Okej, odkłada nam tu przedmioty. Spoko. Tylko tyle odłożyło? A, dobra, bo nie ma żadnego tam. Dobra, muszę zrobić takie coś. Okej. Jeszcze będę musiał popracować nad tym, żeby umieć rozłożyć... ustawić pociąg na to, żeby on jeździł sam. Zaraz coś tam z tym porobimy. Tylko idę jeszcze jedną platformę zrobić, żeby ją tu postawić. No dobra, spróbujmy to podmienić. Wyłączę na razie to. Idź. A, i ten. I... Tutaj są te linie, ja się zastanawiałem, o co z nimi chodzi. To nic innego jak wskaźnik tego, jaki, może nie jakiej jakości jest złoże, a tego, ile go pozostało. Więc na to też będzie trzeba zwrócić uwagę. Dobra, ustawiam ten magazyn. Nie wiem, czy to może być tak złożony. Nie będzie mi to w żaden sposób przeszkadzało. Dobra, to sobie będę musiał za chwilę zanieść. Własnoręcznie już do bazy. Na razie pojedziemy tym pociągiem tutaj. Będę musiał tu ustawić jakoś podajnik, żeby on mi tu podawał te przedmioty. Ile to ma w ogóle pojemności? 400, więc całkiem sporo. Ok, automatycznie będzie tego pozyskiwał, spoko.
To tak, będę potrzebował ramię zrobić. Ja chyba nawet nie mam go odblokowanego, więc muszę go poszukać. A nie, jest odblokowane. I znowu grafit potrzebuję, więc i tak nie uniknie mnie droga po niego. Tylko tak, przydałoby się znaleźć FTG. Bo bez niego to za daleko to nie dojadę. Ja go tutaj nigdzie nie widzę. Możliwe, że mogę je zrobić, ale muszę go najpierw poszukać w tym pierdzielniku. Mam takiego farta, że do tego FTG jest mi potrzebny. Nie uwierzycie, co jest mi potrzebne. No, oczywiście, że nasz nieszczęsny grafit, więc no nic mi nie pozostaje, tylko jechać faktycznie po niego i go szukać. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jego złoża znajdę. No, będzie problem, jak ich nie znajdę. Możliwe też, że w Sokowirówce da się robić grafit, ale. Musiałbym to sprawdzić, ale trochę już za późno. No nic. Wyjeżdżę tutaj, może uda mi się w miarę szybko znaleźć ten grafit. Okej. Znalazłem. Nawet ta podróż nie trwała jakoś długo, więc ja sobie go tu pozbieram na spokojnie. I kurczę, wracam do bazy i kontynuuję budowanie tych moich pięknych konstrukcji. Nie wiem tylko, ile uda mi się go tu wykopać. Mam nadzieję, że. Chociaż z 4 staki, bo coś tak czuję, że w dzisiejszym odcinku jeszcze będę go trochę potrzebował. Ale niestety nie jest to złoże jakieś duże. O, tu jeszcze jakiś ceramiczny jest. O, i mi się miejsce skończyło. Dobra, mam 3 sztuki, w razie czego wiem dobrze, gdzie to jest, więc będę mógł tu wrócić. Na razie wracam do bazy i kontynuuję budowanie moich pięknych konstrukcji. Dobra, robimy to autoramię. Zobaczymy, jak to będzie z nim. Właśnie, tylko jak je ustawić? Może na jakiejś małej platformie. Podebrałbym sobie to stąd. Dobra, tylko proszę mi się rozłączyć. Podepnę sobie już to w ten sposób. I jakby to zrobić, słuchajcie. Może bym to zrobił w takim myk, że. Żebym tu jednak dał dużą platformę i to. Zostawił jakoś tutaj. Tylko będę sobie musiał teren tu podrównać. Dobra, i tu dam jakąś dużą platformę, bo na tej chyba. Nie no, na pewno tego nie postawię. Potrzebuję dużej platformy. Do tego będę potrzebował oczywiście żywicę, którą sobie podbiorę stąd może. I zaraz to spróbujemy ustawić. Dobra, jest i moja platforma, zaraz sobie to przetestujemy. Ja wiem ogólnie, że transportowanie surowców na ten dystans jest takie trochę mało opłacalne, ale ja to robię głównie po to, żeby. O, wracaj tu! Halo! Żeby się po prostu nauczyć właśnie robić te koleje, bo to z pewnością się później przyda. No i przydałoby się na czymkolwiek nauczyć się właśnie używania tego. Dobra, gdzie jest moje autoramię? Tutaj. A to co to? A, średni magazyn, spoko, na razie nie potrzebuję. Okej, ale oddaj mnie to. Mówię, rozpakuję sobie to na tym. I czekajcie, bo nie pamiętam, czy to niebieski, chyba zielonym trzeba obrócić. Włączmy to. Okej, działa, super. Działa jak najbardziej. Aha, to ładuje. To ma rozładowywać. Możliwe, żeby to by nawet działało. Aż w sumie zobaczę, czy to będzie działało w ten sposób. Ej, to ma. Ej, to będzie w ten sposób działało. Ja nawet tu ramienia nie potrzebuję. Czekajcie. Ty bez kitu działa. O kurde. Dobra, głupi jestem po prostu. Ej, ale oddaj to. Dobra, to ramię mi tu nie jest potrzebne w takim razie, ja sobie je wyłączę. Ono się tu na pewno przyda później. Dobra, i niech to sobie tak będzie. Dobra, teraz pojadę tam i zobaczę, czy tam jest na pewno ustawiony ładunek, żeby załadowywało. I wiecie co, w sumie zrobiłbym to tak, że tutaj też dałbym ramię pomiędzy, na platformie. I tutaj dał, może nawet i ten, przetestowałbym sobie ten silos, żeby on tu może w sumie stać. Chociaż czy to będzie potrzebne? Wydaje mi się, że nie.
Dobra, zrobimy sobie taki myk. Ja jadę po platformę. Po dwie platformy. W sumie. Ta, bo ta jest uszkodzona. Chociaż może dałoby się to jakoś zrobić. Gdzie ona ma działający port z tej strony? Stawiłbym sobie to tak. Tylko gdzie to ma złącze jeszcze jakieś dodatkowe? Tutaj. To na pewno nie sięgnie, chyba żeby było bardzo blisko. Nie, nie sięgnie. Myślałem, że po bokach jeszcze jakieś będą, niestety nie ma. No dobra, to w takim razie przywiozę sobie tu działającą platformę i sobie to przetestuję. Dobra, i teraz zrobimy takiego myczka. Ej, w sumie to autoramię jest małym, a nie, dobra. Myślałem, że będzie stało bez właśnie platformy, ale niestety tak to nie działa. Dobra, teraz tako. Tako, dobra. Ale jeszcze zanim to bym tu ustawił platformę. Ona może się stać na płasko. Dobra, niech to już stoi. Przetestuję jeszcze, czy to na pewno działa. Działa. Okej. Okay. To wracam się po pociąg, bo niestety go tutaj nie ma. To jeszcze bym wziął ze sobą, bo nie jest tutaj potrzebne zbytnio. Dobra, i przetestujemy, jak to będzie działało. Będę jeszcze musiał sobie zrobić coś poustawiać w tych dwóch portach, żeby po prostu. Okej. Załadowało się ładnie. I teraz, jak pojadę, to się ładnie rozładuje, mam nadzieję. Coś tu będę musiał poustawiać, żeby po prostu mi ta żywica nie trafiała właśnie do tych portów. Okej. I teraz powiedzcie mi, proszę. Jak zrobić tak, żeby te dwa pociągi jeździły? Nie, możliwe, że nadajniki muszę wstawić i to w sumie zrobię i zobaczę, czy to będzie działało wtedy. Czy ja mam kwarców? Dwie sztuki, spoko. Dobra, nadajnik jeden. Bo ja tam nie widzę nic, żeby właśnie ustawić jakoś tak, żeby te pociągi jeździły. Bo ja to tylko mogę ustawić, żeby. No jest gotowe do wezwania. Ale nic mi to nie daje. No dobra, poustawiam te nadajniki. Gdzie one tutaj są? A, dobra, tu są. Dobra, ustawiamy jeden. Zaraz ustawimy drugi. Zobaczymy. Gdzie to w ogóle się konfiguruje? Zastanawiam się też to, bo jak. Czekajcie. Dobra, jestem. Ten. Akurat powiadomienia z Discorda mi przyszły. No i miałem powiedzieć o właśnie o Discordzie. Marcin ho, tam wysyłał zdjęcia swojej kolejki i ona miała taką twarz normalnie jak z tej kreskówki Tomek i Przyjaciele. Zastanawiam się, dlaczego ta nie ma. Możliwe, że jakąś skórkę tam kolega szanowny ma. No czekajcie, tryb stacji. Zatrzymaj wszystkie pojazdy. Nieprzywołane. Wstrzymywanie wyłączone. Nie wiem, co ja tu mam ustawić, szczerze mówiąc. Wyzwanie nieudane. Okej. Okay. A jak pójdę na tamtą stację i tam spróbuję to wezwać? Będę musiał poczytać o tych pociągach, jak one działają. Bo szczerze mówiąc, jakoś się nie zagłębiałem od poprzedniego odcinka w tematykę tych pociągów. No i będę musiał tam zobaczyć, jak się ustawia. O ile w ogóle można, bo możliwe, że. Okej, okay, wezwałem go i on sobie powinien. Ale pięknie się tepa. On już przestał. Aż jak zobaczyłem to tepanie. Okej. Okay. Jak zrobić, żeby on automatycznie jeździł? Da się? Możliwe, że coś tutaj mam pogrzebać i wtedy to zacznie działać. Nie no, wiecie co, nie będę tutaj już kombinował. Ja sobie pooglądam coś o tych pociągach poza odcinkiem i się dowiem, jak się tutaj je ustawia. I tutaj też wyłączę na przykład zatrzymywania, dobra, bo to się robi tym. Dobra. Jak widzę, jak ten pociąg się tepa, to mi się przypomina Satisfactory i tam, owszem, pojazdy też się tak tepają, ale na o wiele większych odległościach. I on tu znowu się zatrzymał. Jakieś śmieszne dźwięki wydaje, taką muzyczkę gra. Dobra, ja go tu na razie zostawię.
I porobimy sobie, myślę, jakieś zadania. Może jeszcze zrobię ten duży łazik dzisiaj. Myślę, że to też może być dosyć ciekawe. Zobaczyć, czy on naprawdę jest jakiś duży, czy tylko się tak nazywa. Ale wydaje mi się, że faktycznie będzie taki duży. Chyba mi się przypomniało, po co był mi potrzebny ten stop. Czekajcie, to bym. Ten ze stalą. Co to miało być? Bo już zapomniałem nazwę ogólnie tego. Chyba do rakiety było mi to potrzebne. Zaraz sobie zobaczę, przypomnę, jak to w ogóle się nazywało, ale to był chyba właśnie stop stali jakiś tam. Zaraz sobie to zobaczymy. Jak to się dokładnie nazywało? Stop tytanu? To chodziło o to? Chyba tak. On był mi chyba potrzebny do tej dużej rakiety, aż sobie zobaczę. Mały prom, duży prom. Tak, tu jest potrzebny stop tytanu, dobra. To zaraz to ogarnę. Najpierw ogarnę ten łazik, jak już zacząłem go robić. Będę potrzebował dwóch tych chipów. Kurde, one mi się już tu kończą. Mam jeden w ekwipunku i gdzieś tu chyba powinien być jeszcze jeden, o ile się nie mylę. W razie czego wiem, gdzie ich szukać. No dobra, i tak sobie po niego pójdę, bo rzeczywiście mam ich mało, a mogą mi się one niedługo przydać. Tylko sobie zarzucę tutaj robienie tego. Nie, już wszystko mam chyba gotowe. Dobra, to sobie pójdę szybko po ten. Po właśnie ten chip, bo bez niego to nic w sumie nie zrobimy. Dobra, biorę ten dynamit i lecę. Dobra, mam go. Rozwalimy sobie go tu na szybko. Tylko, puść to, uciekaj. Dobra, buchło sobie. O, aż dwa wyleciały, to spoko. Co tu jeszcze mamy? A, trzy, okej. Dobra, i wracam sobie czym prędzej, bo ja tu nie mam zbytnio dostępu do tlenu. Nie, to całkiem sporo tego wypada, muszę przyznać. Ale i tak myślę, że teraz będziemy się interesowali takimi technologiami, do których będę potrzebował masę po prostu tego. A, tutaj se wcześniej zginąłem, właśnie tutaj wpadłem, jak kopałem ziemię, żeby ten zrobić sobie argon. Tak, argon? Dobrze mówię? No, w każdym razie nie wiem w sumie co. Za dużo tu jest różnych materiałów, których nazw nie pamiętam. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj odkładałem. Gumowy będzie mi na pewno potrzebny, tylko nie mam miejsca oczywiście. Ceramiczny też mi będzie zaraz potrzebny. Dobra, odłożę sobie to może. Chociaż jedną sztukę. A, tu sobie odłożę drugą na przykład. Co ja wziąłem? Nie potrzebuję tego. Proszę mnie to odłożyć. Dobra, i zobaczmy sobie. Możemy zrobić ten łazik. Nie wiem, ile do rakiety potrzebuję tych chipów. Mogłem sobie sprawdzić jeszcze. Ewentualnie mogę szybko przeklikać tutaj i to zobaczyć. Dwóch. Dobra, to mi starczy na spokojnie. No myślę, że poza odcinkiem też pójdę właśnie i tych egzochipów trochę pozbieram. Stop tytanu, tak. I stop tytanu, czy ja go w końcu osiągnąłem, czy też nie? Tu mam zwykły tytan. Nie, to jest stal. I on też sobie wezmę. Czy gdzieś tu odkładałem ten tytan, może? Coś, ktoś widział mój tytan, może? Co to jest? To jest też stal. Okej. To też sobie ją wezmę, może mi się przydać. Dobra, i sobie jeszcze raz tu zobaczę, co ja tu potrzebuję. Tytan. Tytan mam. Oczywiście. Gdzieś tu powinien być. Jest tytan. Tytan jest. Grafen. Dobra, grafen sobie zaraz zrobimy. Tylko najpierw hydrazynę. To diament. Amon i amon. Kurde, znowu te amony. No i znowu ziemię muszę ich zbierać. Dobra, to sobie na razie to wszystko tu odłożę i pójdę sobie ziemi trochę pozbierać. Tu muszę pamiętać, że są rzeczy mi potrzebne. Miejsca w ekwipunku do zbierania ziemi akurat nie potrzebuję. Biorę sobie tylko te kanistry i lecę zbierać ziemię. I przy okazji, jak poza odcinkiem, będę musiał sobie przywieźć tu, kurde, nie wiem, ze 100 chyba tych amonów, bo widzę, że czym dalej w grę, tym więcej ich zużywam. Dobra, mam już gotowe amony. Tutaj jest ten łazik, zaraz sobie go obczaimy. Szybko polecimy tutaj, zrobimy to. Dobra, w czasie jak to się będzie robiło, bo już niestety czas nam się trochę antenowy kończy. Zobaczymy ten łazik. Ja z tego co wiem, to można sobie wziąć właśnie coś takiego i dostawić jeszcze jeden taki moduł. I widzę, że tu są dwa duże złącza, więc spoko. Wezmę sobie siedzenie na razie z tego. Okej, jeszcze jakieś źródło zasilania by się przydało. Dobra, wezmę sobie tą baterię na szybkości. Więc
Po prostu tutaj dawać sobie. O, no tutaj też są złącze. To świetnie, z tyłu też zresztą. Kurde, to naprawdę można sporo tego mieć. Jak to jeździ szybko? Trochę chyba wolniej niż ten mały łazik. Ale za to szybciej niż traktorek. I poza tym może wziąć o wiele więcej materiałów. No tylko, że jest kilka razy większy. Więc to też na pewno nie będzie jakiś tam super. I się nam paliwo skończyło. Prądu już nie ma. Dobra, na razie sobie to odłożę nawet i tutaj. Tą baterię sobie wezmę. I ustawię ją na tym łaziku. Niech se tu będzie, ona się przy okazji troszkę tu podładuje. Chociaż chyba jak jest na łaziku, ta to się nie ładuje z kabli, tylko jak jest w ekwipunku, to się może z kabli ładować. No dobra, trudno. Zróbmy sobie ten grafen. Potrzebuję grafitu oczywiście. Zróbmy sobie to w takim razie. Dobra. Piękny dźwięk. I teraz stop tytanu. Nie mam tytanu przy sobie, bo odłożyłem go tutaj. Dobra. Stale też wezmę to szkło, też mogę wziąć ze sobą. Czemu by nie? Dobra, i robimy jeszcze to, i już powinniśmy mieć tak naprawdę duży prom zrobiony. Jestem tylko ciekaw, ile on będzie jadł paliwa, bo to też chyba się różni tam w przypadku tych różnych statków, właśnie poborem paliwa. Więc będzie czas sobie to obczaić, bo tutaj na przykład, to już nawet teraz możemy sprawdzić, tu jest paliwa 17% i to starcza na 4 starty. Zaraz się okaże, że jak to podczepię pod dużą rakietę, to się okaże, że to tylko na jeden start wystarczy. I wcale by mnie to nie zdziwiło, jak mam być szczery. Exo-chipy jeszcze potrzebuję, dobra. To sobie je weźmiemy tu na szybkości. No, nie tak na szybkości, bo mi się miejsce skończyło. Proszę zostawić ten kabel. Ale proszę. Okej. Czy ja potrzebuję ceramiczny? Potrzebuję, no super. Akurat wywaliłem to, co było mi potrzebne. Dobra. Ej, proszę mi to skraftować. Duży prom jest naprawdę duży, już go widzę. Na tym podglądzie. No dobra, poczekam aż się stworzy i się za chwilę usłyszymy. Tak sobie misję przeglądałem i patrzyłem, co by tu ciekawego mogło można zrobić. I mamy tutaj coś, żeby zrafinować stop na węgla. To i tak będzie nam niedługo potrzebne. Więc sobie to zobaczmy. Stop tytanu będę do tego potrzebował, czyli znowu amony. Więc wiecie co, ja sobie to odpuszczę i tych amonów sobie pozbieram troszkę poza odcinkiem i tam mi się o wiele bardziej przydadzą. Chociaż tu mam już stop tytanu, ja tu miałem cały czas stop tytanu. Więc będę potrzebował. Ej, to wszystko mam w takim razie. Tylko helu potrzebuję, ale hel też tu mam. Dobra, to możemy to sobie w takim razie zrobić. Co jest? Jest tu przecież hel. Czy to nie jest hel? To jest wodór. Azot. A, nie mam helu. No to lipa. Dobra, to nieważne. To jednak tego nie zrobimy dzisiaj. Będę musiał helu pozbierać poza odcinkiem. No dobra. Boże, jaka ta rakieta jest wielka. Ona już jest w tym momencie większa od tej, która jest tam, a będzie jeszcze pewnie z półtora raza większa. Więc dobra, czekam dalej, aż się stworzy. Dobrze, już prawie koniec. I to również jest koniec tego odcinka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Chętnych zapraszam jeszcze do pozostania chwilę i pooglądania tej rakiety. A tych, którzy już chcą uciekać, no to zapraszam do uciekania w takim razie. Proszę mi tu stać prosto. Zrobimy sobie jeszcze ten eksperyment z tym silnikiem. Tu widzę, że tych silników możemy chyba nawet więcej. Nie, tylko jeden możemy dać, dobra. Ej, to też starcza na 4 starty. Dobra, to luzik. No dobra. Tutaj ten natleniacz możemy włożyć. I rzeczywiście on będzie w końcu tam miał swoje miejsce, bo nie będę musiał kroić miejsca. No dobra, spoko. Będę mógł teraz transportować sporo materiałów. Dzięki temu między planetami. Rozwiały się moje wątpliwości co do tego, czy będzie to zużywało więcej paliwa, czy też nie. Spoko. Tego malutkiego stateczka sobie odłożymy. Na razie na bok. Dzielnie nam służył do tej pory. Ale pora na jego większego brata. Niech on sobie tu już stoi i ładnie wygląda. A ja jeszcze raz się z wami żegnam i zapraszam was do oglądania następnych filmów. Do zobaczenia.